W podręczniku dla ósmej klasy szkoły podstawowej jest w ramach tematu Upadek Berlina, Zakończenie wojny, pokazana, zaprezentowana ilustracja, na której to żołnierz Armii Czerwonej umieszcza sowiecką flagę na ruinach Reichstagu w maju 1945 roku, natomiast w tymże samym polskim podręczniku dla uczniów polskich nie ma mowy nic o tym, że to Polacy pierwsi. Zawiesili flagę biało-czerwoną w Berlinie. Gazeta Wyborcza Płock 2 marca 2006 roku Artykuł Biało-czerwona była pierwsza. Kazimierz Otap nie żyje. To on jako jeden z pięciu żołnierzy w maju 1945 roku zatknął na berlińskiej kolumnie zwycięstwa biało-czerwoną flagę. W Płocku mieszkał od przeszło 40 lat. I Fragment niniejszego artykułu. To była noc z 1 na 2 maja. W pięciu przerwaliśmy niemiecką obronę. W końcu dotarliśmy pod kolumnę i oto nagle zobaczyliśmy wielkie działa przeciwlotnicze. Relacjonuje nasz rozmówca. Baliśmy się, że Hitlerowcy nas zobaczą i wystrzelają. Coś załopotało w sercu. Ktoś krzyknął: Cofnijcie się. Ale w tym samym momencie dostrzegliśmy, że nie ma obsługi tych dział. Uciekła, a więc do przodu, do kolumny. Na dole pełno było jakichś kabli telefonicznych. Najwyraźniej służyła ona hitlerowcom za wieżę obserwacyjną. W środku były metalowe, kręte schody. Po cichu ustaliliśmy, że pójdziemy nimi, sprawdzimy, czy kogoś nie ma na górze. Uzupełnia kapitan. Trzy razy tego próbowaliśmy. Wracaliśmy, gdy słyszeliśmy, jak na zewnątrz wali ciężka artyleria. No tak, wtedy była jeszcze wojna. Skończyła się, gdy dotarliśmy na wierzchołek kolumny. Byliśmy trochę zdziwieni, że robi się coraz ciszej i ciszej. Wszystko wyjaśniło się, gdy spojrzeliśmy w dół i zauważyliśmy, że z bloków wychodzą Niemcy i składają broń. Chłopcy, koniec wojny! Mówiliśmy do siebie i to wtedy postanowiliśmy zawiesić flagę. Skąd ją mieli? Ano była taka zasada, że obsługa radiostacji zawsze miała coś biało-czerwonego pod ręką, odpowiada Jabłoński. Przykrywało się tym cały sprzęt, aby nasze samoloty wiedziały, żeby nas nie bombardować. Do drzewca przymocowaliśmy flagę tymi niemieckimi kablami, potem włożyliśmy do ręki anioła, chodzi o rzeźbę Wiktorii. Zaczęliśmy płakać, powtarzając sobie: Chłopcy, przeżyliśmy wojnę. Sztab wiedział o tej naszej biało-czerwonej, ale przez 20 lat po wojnie było o nas cicho. Eksponowało się Rosjan, którzy zatknęli flagę na bramie brandenburskiej czy na Reichstagu. Dopiero w latach 60. dowiedział się o nas dziennikarz z panoramy północy i jakimś cudem nas odszukał. Ojciec zawsze mówił. Nam, że to on osobiście jako najsprawniejszy, najzwinniejszy zatykał tę flagę. Przypomina Wiesława Grochulska, córka Kazimierza Otapa. Denerwował się, gdy zewsząd słyszał, że to Rosjanie byli pierwsi. Powtarzał: Nigdy w życiu, jak można tak kłamać? Pierwsza w centrum Berlina była nasza biało-czerwona. Trudno wyrazić, jak bardzo byliśmy dumni, że dokonał tego nasz ojciec i dziadek, komentują i pani Wiesława. I wnuczka Monika Michałowska. Kazimierz Otap jest bratem mojej, rodzonym bratem mojej babci. To jest mamy mojego taty. W opisie do filmiku zamieszczę inne źródła odnośniki poprzez które z których będzie można więcej dowiedzieć się na temat tego bohatera